wizualnie bardzo ładny, ładnie wymalowany, wypicowany, przygotowany do sprzedaży przez poprzedniego właściciela, a ściśle mówiąc handlarza. Licznik pokazuje 13 i tu jest trochę ciekawe, bo licznik powinien pokazywać troszeczkę mniej niż tutaj na tym tutaj terminalu. Będzie trzeba troszeczkę w ten ciągnik zainwestować, no bo jest takie powiedzenie, jak się tanio kupuje, to się drogo remontuje. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. No, hala z ciągnikami Fendt. Ten tutaj też czeka w kolejce na naprawę. Ten tutaj ciągnik, który przyjechał na przegląd. No i też ciągnik, który przyjechał na drobną naprawę. No i tak troszeczkę tutaj chyba się zakres powiększy, no ale to zobaczymy po dalszej analizie, co było zepsute. No ale wracając tutaj do głównego bohatera, ciągnik Fendt Vario 926, 2001 rocznik. Trzeba przyznać, że jak na ciągnik 19-letni, no to wizualnie bardzo ładny. Wymalowany, ładnie wymalowany, wypicowany, przygotowany do sprzedaży przez poprzedniego właściciela, a ściśle mówiąc handlarza, bo ten obecny właściciel kupił ciągnik stosunkowo niedawno, przepracował z nim około 200 godzin. No i tutaj zwrócił się do nas, żeby ciągnik dokładnie przejrzeć, zrobić przegląd, wymienić oleje, filtry, no jakieś tam drobne usterki, bo no tutaj jakby w czasie pracy przez te 200 godzin no zauważył jakieś tam niedogodności, na przykład, że zacina się, właściwie nie pracuje tylny podnośnik. No niestety to nie jest taka tam już tutaj lekka sprawa w tym przypadku, ale to za chwileczkę powiem, ponieważ no trochę więcej pracy i dlatego ten ciągnik został jakby zaproponowany, żeby ciągnik przyjechać na warsztat, ponieważ no już w trakcie jakby rozmowy z klientem wywnioskowałem, że pewne rzeczy się może nie, że nie da zrobić w warunkach niewarsztatowych, natomiast będzie to znacznie droższe rozwiązanie, ponieważ na pewno nie da się zrobić to za jednym wyjazdem serwisu, być może trzeba by jechać dwa, a może trzy razy. No nie wiadomo, dojazd z serwisu też kosztuje. Po co ten dojazd ponosić, skoro klient miał możliwość, stosunkowo niedaleko nas mieszka, 2 godziny jazdy, może nie całe, 1,5 godziny jazdy ciągnikiem, więc no tutaj decyzja o przyjechaniu nas. No ale zewnętrznie ciągnik widać prawie nowy. A to jest ciągnik pełnoletni. Zobaczymy, jaki tutaj przebieg tego ciągnika. Tu według karteczka z przeglądami. No i co my tutaj... No tutaj teraz nam się tu wszystkie różne rzeczy będą wyświetlały, ponieważ no jest częściowo gdzieś tam porozbierane. I niestety kody błędu wyskakują. I teraz za dużo porozkręcali. No, ale o teraz jeszcze nie. Jeszcze wyskakuje od podnośnika. No i to teraz tu na liczniku. Bodajże pokazuje. O, jest. 13 115 godzin i to jest faktycznie stan chyba jest, no właśnie, czy to jest dobry stan, to się okaże. Teraz troszeczkę tutaj czasu niestety, o, kamerę sobie odłożymy i włączymy podgląd, ale to dwie ręce są potrzebne niestety i to też tak, kurczę, niestety trzeba tam się namęczyć. O, jest. Ładnie wskoczyło. No i tu widzimy taki diagnostyczny tryb terminala. 12 517 godzin. Ten tu oto terminal pracuje w tym ciągniku. Wersja oprogramowania z 13 września 2001 roku. Znaczy i tak tutaj praktycznie byś to zgadzało, pokrywało.
jeżeli chodzi o wiek ciągnika i przebieg. Licznik pokazuje 13 i tu jest trochę ciekawe, bo licznik powinien pokazywać troszeczkę mniej niż tutaj na tym tutaj terminalu. No ale no, jakby tutaj nie patrzeć, no jest to w granicach tych 13 tysięcy, dużo, niedużo. No jak na taki ciągnik, to nie jest jakaś tam strasznie duża ilość godzin. Tym bardziej, że według tutaj wiedzy aktualnego użytkownika ciągnik może nawet ciężko nie pracował, podobno pracował tylko przy tak zwanej beczce, a to nie jest najlepsze jednak rozwiązanie. No i stąd też jest problem tutaj z podnośnikiem, ponieważ górny wał podnośnika, tutaj gdzie mamy ramiona, on chodzi z bardzo dużymi oporami, to jest tam w środku są tuleje, widocznie ktoś tam nie dbał, olej wyciekł, następnie nikt oleju nie uzupełnił, skoro podnośnik był nieużywany, bo jeżeli to było do transportu, do beczki, no to nie było potrzeby używania podnośnika. Więc to się tam wszystko zastało. W tej chwili tutaj próbowaliśmy to rozruszyć. Oczywiście jak założyliśmy duże obciążenie na podnośnik, to podnośnik na dół schodzi, bo on do góry chodzi, tylko nie chciał się nigdy opuścić. Działał w jedną stronę. Przy dużym obciążeniu obciążnik 2,5 tony i dało radę. No ale to nie zmienia faktu, że trzeba tutaj zobaczyć. Nalaliśmy tam płynu, może zobaczymy, może to puści. Jak widać, ciągnik no był przygotowany do sprzedaży, bo jest pomalowany. Czyli jak on chodził w beczce, to tej korozji tam pewno jest dużo. Widzimy też tasiemkę od uziemienia, od masy, no też już na tak zwanych ostatnich nogach. To się za chwileczkę też tutaj przerwie. To trzeba zrobić na pewno. Butniki przedniej osi, no to tak jak tu widać, troszeczkę to wszystko lata. No ale chyba najgorszy tutaj problem, jeżeli chodzi o kosztowną naprawę, to będzie przednia oś. Tutaj zobaczymy, podniesiemy sobie go do góry. Tak wstępnie, jak nawet klient przyjechał, ten ciągnik przyjechał dzisiaj. I tak, że to powiem, mówię, weźmiemy się, bo ciągnik jest potrzebny do pilnych prac polowych. Mówię, to weźmiemy go na warsztat, zobaczymy, co ewentualnie to będzie potrzebne, żeby zamówić. Wiadomo, filtry, oleje to są, to z tym nie ma problemu, ale niektórych części może nie być. No i teraz tutaj jak się popatrzy, to niestety ta ośka lata trochę, jak tak z dalszej perspektywy to będzie lepiej widać. O, kolega tutaj podniósł, drugi porusza, no więc ośka na zawieszeniu lata. To jest dosyć groźne, ponieważ jeżeli ten luz jest zbyt duży, to tutaj ten element dolny silnika, miska, jest też oczywiście ramą i w środku idzie wał napędowy z przegubami. Jeżeli ten luz na osi jest zbyt duży, no to w taki może być, no w najlepszym wypadku rozwalą się przeguby, natomiast w gorszym przypadku no wał może uszkodzić nam tą miskę olejową, czyli jakby element ramy. A to niestety jest dosyć kosztowna impreza, bo jeżeli dobrze pamiętam, to jest to ponad 20, między 20 a 30 tysięcy złotych. Taki kawałek izola kosztuje, no ale bądź co bądź jest to rama, więc dlatego to musi troszeczkę kosztować. Tu widzimy, chyba już ktoś wymieniał poduszki zawieszenia kabiny, bo są oznaczone, czyli tam ta literka L. Czyli ktoś tam był, ktoś to robił. Natomiast tutaj prawdopodobnie jeszcze jest problem z tyłu, z zawieszeniem kabiny, bo ta kabina też nie pracuje tak jak powinna i trzeba będzie to, kurczę, też tutaj zweryfikować, zobaczyć. No. Także tutaj ten amortyzator też nie pracuje tak jak powinien. Przód zrobiony, natomiast tył nie zrobiony. Potem jest taki efekt, że jeżeli ten zrobimy jedną stronę, czy przód lub tył, no to wtedy nam też, o, słyszymy jak to sobie gdzieś tam piszczy, o, tu jest wyczepane. Ktoś zrobił z przodu, o tyle już nie pomyślał, albo no może widział, może nie chciał ponosić kosztów tych napraw. Niech się następny pomartwi troszeczkę, tanio kupił, to teraz niestety będzie trzeba troszeczkę w ten ciągnik zainwestować, no bo jest takie powiedzenie, jak się tanio kupuje, to się drogo remontuje. No a niektórzy znowu klienci wychodzą z założenia, że nie stać ich na tanie rzeczy i raczej tanich rzeczy już nie kupują,
wolą dołożyć, kupić nowy, bądź no, ciągnik po remoncie, bo to też jest taka alternatywa, że wtedy wiadomo, ciągnik używany, należy dokładnie przejrzeć i co trzeba, to wyremontować, porobić. To też widzimy osłony na przegubie układu kierowniczego. Podłuchy jest tam z przodu. No. I tak samo tutaj luzy są na tych przegubach osiowych. Tutaj tam kolega podpowiada, że teraz ruszając tą kabinę, to światło. Tam zapalimy. I teraz, o, coś tam widać, że to jest też oberwana ta poduszka. Z prawej strony na pewno jest oberwana. Być może nie było, ale raczej jeżeli jest zaznaczone, to ktoś to wymieniał. Tylko jeżeli nie wiadomo kiedy to było wymienione, być może jeszcze Niemiec wymienił. I wymienił tylko przód, a z tyłu te zawieszenie było rozczaskane, no to taki efekt później jest, że to się gdzieś tam lasuje niestety. Tu jeszcze jest wyciek z siłownika podnośnika. No mówię, to takie drobne rzeczy, no ale też gdzieś tam wpływają. Ktoś umył, dobrze umył, wymalował. Wizualnie ciągnik naprawdę ładnie wygląda, jak się tak z daleka na niego popatrzy, natomiast jak się bliżej przyjrzymy, no to kurczę, można tutaj się troszeczkę rozczarować. I tutaj widać, zadziałała magia, że oczy kupują. No i na wygląd naprawdę ładny ciągniczek, założone opony. Może to nie najdroższej firmy, bo BTK, przynajmniej te tylne, bo przednie są chyba Mitasy, Michelin, więc dobre opony. No, tu też taka rzecz, która się gdzieś tam zdarza, widzimy, tu jest specjalny taki komin ssący do filtra powietrza, żeby brać jak najbardziej czyste powietrze, czyli nie z dołu, gdzie jest duży kurz, a z góry, no ale też widać popękane, nie było tego pewnie widać dobrze, nie rzucało się w oczy, no więc poszło, tak? I teraz tu przy silniku przynajmniej na zewnątrz źle nie wygląda, no ale trzeba będzie też tu posprawdzać zawory, sprawdzić jak to wygląda. Tu już jest nowy typ odpowietrznika silnika, czyli taka jak modyfikacja, kiedyś producent wprowadził tą modyfikację i taki tutaj metalowy odpowietrznik. Tutaj filtr powietrza, tłumik, turbo tam jest w zasadzie czyste. Zobaczymy sobie z drugiej strony, jak tam to wygląda. Być może przy silniku coś tam było porobione. A być może faktycznie tak ten silnik tutaj źle nie wygląda. O, kolega mi tu otworzy. Będziemy się przyciskać. Nie. I tu jest nawet całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o wnętrze silnika, znaczy wnętrze. Komorę silnika, no bo do wnętrza silnika nie zaglądamy. Tutaj wygląda to całkiem przyzwoicie, no ale to zobaczymy, jak otworzymy pokrywę też zaworu, żeby te zawory sprawdzić i wtedy być może coś tam się znowu ujawni, no bo tak na pierwszy rzut oka, jak ciągnik przyjechał, no to źle nie wygląda, nie będzie źle, nie będzie, że tak powiem, bolało finansowo, no a niestety efekt końcowy może być mało przyjemny dla aktualnego właściciela, no bo nikt się na pewno nie spodziewał, że trzeba będzie usuwać luz na zawieszenie przedniej osi, a to niestety już troszeczkę kosztuje, bo tam trzeba zrobić napawanie czopów, wytaczanie, nowe tuleje, troszeczkę roboty też przy tym jest. No przy okazji, tak mówiłem, te błoty, ten to jeszcze bardziej lubię. Tak, te rzeczy trzeba będzie porobić. Tutaj pokażę z przodu. Sławek, poruszaj tym błotnikiem tutaj z lewej strony. Góra, dół. O. To się tu trzyma tak przysłowiowe słowo honoru. Tutaj ta śrubeczka prawie że odleciała. No, może to nie jest najbardziej istotna rzecz w ciągniku, no ale taki luz może spowodować, że tam się coś oberwie, wyleci, błotnik spadnie pod koło, przejedziemy tylnym kołem, no i wtedy trzeba wymieniać cały błotnik, łącznie z ramą. Teraz może wystarczy tylko tulejki, być może wspornik, a być może go trzeba będzie ten wspornik zregenerować, bo jeżeli tam już będzie wyczaskany zbyt dużo, no to wtedy trzeba to, wiadomo, też zrobić. Tymczasem serdecznie dziękuję, nie przedłużamy, żeby nikogo nie zanudzić. No, myślę, że to gramy jeszcze jeden film z dalszych przebiegów naprawy tego ciągnika.
No i zapraszam do śledzenia historii tegoż pięknego ciągnika dorosłego, ładnie wyglądającego, niestety tylko z wierzchu.